Okej, okay, jesteśmy w przyczepie. I zobaczmy jeszcze, co tu mają. Zobaczmy jeszcze, co tu mają, bo jednej rzeczy chyba nie sprawdziłem. Tutaj, nie? W tym domku. Tak. Tego. Nowy sezon już wkrótce. Dla Logan. Świeci jasno gwiazd Koroka, twoi dumni dziadek i dziadek stryjeczny. No, to jeszcze. I jeszcze się rozejrzę, czy nie ma tu jakiejś skrytki, bo widziałem, że na mapce mi się pojawiła. Okej, okay, tutaj. Tutaj mamy. Zobaczmy, w jaki sposób ją odblokować. Śrubokrętem? Nie. Może po jakichś wskazówkach? A ja patrzcie, a tu? A, mamy kluczyk, ale jaja. Dobra, jest kluczyk. Kurde, takiej jeszcze nie było. Takiej jeszcze nie było skrytki. Na osiedlu przyczep. Dobra, opatrunek. Super, super. Las cię pochłonie. Chyba ty. Okej. Tu śrubokręcik. No, czyli dobrze, tu jeszcze było warto wrócić, nie? Warto tu było wrócić. O, reklama będzie. Czy nie? Nie. Komputerek. Megan, po prostu daj mi znać, czy wszystko u ciebie w porządku, proszę. Tęsknię za tobą. Nie muszę wiedzieć, gdzie jesteś, tylko czy nic ci nie jest. Po prostu mi odpowiedz, tyle jesteś mi chyba winna. A, przeniosłem klucze w miejsce, z którego nie wypłucze ich woda. Możliwe, że trudniej będzie się do nich dostać, ale jestem pewien, że spokojnie sobie poradzisz. Super. Pomysł na komiks. Panie Skarsgård, dziękuję za pańską propozycję Gwiezdna Symfonia. Brzmi jak wspaniały projekt i bardzo kreatywny pomysł. Wydaje mi się jednak, że nasze wydawnictwo będzie panu musiało razem odmówić. Życzymy panu w przyszłości wszystkiego najlepszego. Proszę nie przestawać marzyć. William Portman. No, nie przestawać marzyć. Podciąć skrzydła i elo. Dobra, zobaczymy, co w tej kanciapie. Ale widzicie, w każdym miejscu coś się znajduje, więc dobrze, że nagradzają Explore, bo nie ma nic gorszego jak jakieś... O! Ej, takie ryby były u nas w zoologicznym. Takie klikane i one muzyczkę dawały. Nie ma nic gorszego jak zrobienie Explore'u, w którym nic nie ma. No tutaj... Tutaj może ta kanciapa nawet być w tym stylu. Bo tu niewiele jest, ale... Ale jakaś historia chociaż, nie? No i kluczyki. Nie no, ja mam już to wszystko. Dobra, no to myślę, że tu jest ogarnięte, to wracamy. Wracamy do Bright Falls. Chociaż... Lalka dziecko. Jeszcze się rozejrzałem tutaj, po tym molo. No to nie wszystko. Lalka dziecko. To gdzieś musi być rymowanka. Jest. Tutaj. Ale wywiało tą rymowankę. Lalka dziecko. Dobra. Stary rybak miał wielkie szczęście. Jego zdobycz na morzu przerosła ludzkie pojęcie. Niestety pewien głodny gość zaspokoił swój głód, konsumując na wózku rybaka cały jego trud. Dobra, niedźwiedź tutaj. Sprawdzałem potwora i różne stworzenia, ale... O kurde. Patrzcie, ryby idą. Dobra, tego potraktujemy fantastyczną rzeczą. Ewentualnie kuszą, co? O, kusiło mnie, żeby to zrobić. Kto tu jeszcze gada do mnie? Okej. Okay.
No ile tych headów? 4 heady? Mega! What? Ależ to było dobre. Dobra, ogarnij temat. Sporo się dzieje tutaj w tych pobocznych, nie? Dobra, mam bełcika jeszcze. To chyba wszystko. Okej. Większej bransoletki. Zwiększa ilość i jakość znajdowanych zasobów. Co? Dobra. Biorę. Zasoby to git. Zasoby to git. No to tu chyba wszystko. Raczej te lalki już mam. Czy oni te lalki w miarę tutaj dają, nie? Bo jeszcze shotgun wleciał. No nie wiem, czy to koniec, ale tak powiedzmy. Może jeszcze tu coś. O. W środku nadają? Dobra, posłuchajmy. A, Gwiezdna Symfonia. Wendy, hello. Hi there, Pat. That's not Wendy. No. This is Jim Figamore. Remember, we were gonna do the announcement today. Oh, is that... Was that today? Listeners, we have Jim Figamore with us and the director of the Bright Falls And I'm here to announce the theater will be losing one of its most dignified thespians as I, Jim... Dobra, tam jest jeszcze jeden chłop. Trzeba będzie jeszcze zrobić taką pielgrzymkę po Bright Falls, tak mi się wydaje. Kurde, ich jest więcej tu. Dajcie spokój mi. Są jakieś czuby. No to przeładowanie troszkę trwa. Ja cię kręcę, ile was tu jest? Ej, ale patrzcie, tu potrzebuję tego przecinaka jeszcze. Dobra, super, czyli tu jeszcze będę musiał przyjść. Tu powiem wam, że Metroidvania jest hardkorowa. Bardzo dużo tu się dzieje. Ten cały czas nadaje. No tym razem się nie dało tego wysłuchać, bo... Okej. Bo chciałem spokojnie tutaj się rozejrzeć, ale... Dużo się działo. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie na drodze, ale próbuję już wracać. No, jeszcze mam śniadaniówkę tutaj po drodze. Ile tych punktów? 9. Możesz wszystko, jeżeli tylko się przyłożysz, bohaterko, pod warunkiem, że będzie to element fabuły. Dobra, to wiecie co, teraz zrobimy jedno wielkie upgrade'owanie. Jakie mamy cele? Wróć do Bright Falls. Ulepszenie broni. A, jeszcze jest ten, będzie 2 strzały. O, 2 strzały bez przeładowania. Wystrzelone w pobliżu kule. Przytrzymaj przycisk strzał, by na... ciągnąć kuszę mocniej.
Dwa strzały, okej. A tutaj co mamy? Przeładowanie. Ogłuszeni, obaleni. Ogień ciągły. Zwiększa szybkostrzelność. Nie, to wiecie co? Chociaż dwa strzały nie są potrzebne. Weźmiemy sobie tu. Szybsze przeładowanie tej. Saga cracked open the shotgun, sending the empty hulls flying over her shoulder, and slammed the new shells in faster than she had imagined possible. Jasne. Dzięki, Alan, bo bym nie ogarnął. I teraz mamy troszkę tych nowych rzeczy. Sprawa zamknięta tu jest. I need to get the clicker to wake and close this damn case before my family gets dragged any further into it. Patrzcie, patrzcie. Sprawa zamknięta w ogóle. Tego pstrykacza. Ja cię kręcę, ale hardcore. A kult drzewa. Notatka ze skrytki. To jest Mulligan. Należą do kultu, tak? Potwierdzone. Fabułka. Wkroczyłem do kolizji. Światło, kolizja tu. Okej, te są na później. Skrytki kultu. Skrytka w Coffee World, czyli to jest Watery. Okej, latarnia. Super elegancko. Osiedle przyczep. No jeszcze nie wszystko jesteśmy w stanie odkryć, bo nie mamy tych nożyc, nie? Jeszcze będą dwie. W Cauldron 3, w Bright Falls jest dużo. To my tam jeszcze nie weszliśmy, nie? Fabułka. Okej. Rymowanki, tu się dużo działo, ja cię kręcę. Lalka niedźwiedzia. No mamy sporo tych lalek już. Lalka potwora. Lalka panny. Matki. That's not right. Ale patrzcie. Dobra. Nie mogłem tego użyć. Rymowanka na strzelnicy. No myślę, że tutaj jeszcze jakieś będą. Mogą być ukryte w... Aha, to jest lalka. Mogą być ukryte w tych miejscach niedostępnych. A mamy dwa niedostępne miejsca na razie. W Watery. Tak. Cauldron Lake. Czy tu już znalazłem wszystkie? Nie, chyba nie. Tam jedną chyba ominąłem, nie? Notatki polowe. Dobra, super. Lalka starego mędrca. No tuż. W sumie mamy prawie wszystkie lalki. Nie wiem, chyba jednej brakuje. To nieźle. Co się dzieje z tą fabułą? Nic. Musimy iść do Alana. I śniadanióweczka. Pyk. O, tutaj jeszcze trochę. Jeszcze dwie. No i pięknie. Dobra, czyli już sobie wracamy. Tutaj jeszcze jest taka opcja wejścia do Coffee Worldu z drugiej strony. Tam, gdzie było zalane, nie? No to wracam. Chyba wracam do Bright Falls. Ależ tu było eksploracji. Bardzo dużo nam się udało zdobyć. I teraz wam w sumie raz wam mapkę pokażę. Tak wygląda mapka teraz. Tutaj trzeba wejść od tyłu jakby. Bełty były w środku, ale ta skrytka jest od tyłu. Nożyce są potrzebne i tu mamy nożyce. A tak to tu gdzieś bełty jeszcze były wcześniej. No i tutaj ten jeden, który już nie mogłem wziąć, bo nie miałem miejsca, nie? A i tu jest gdzieś skrytka kultu. To tą skrytkę sobie jeszcze zrobimy. O.
Szybko naprawili. To tą skryteczkę jeszcze dziabnę, nie? Czyli tak będziemy robić. Coś tutaj. O! Jest opis. To z samochodami było proste. Daje swoje. Są trzy baterie. B1, B2, B3, które łącznie mają natężenie 1600 amperów. B2 ma 120 amperów więcej niż B3. B1 ma dwa razy większe natężenie niż B3. Ile amperów ma B2? Ej, świetne! Zadanie ze szkoły. Dobra, i wtedy mamy kod, tak? Łącznie mają 1600. B1 ma dwa razy większe niż B3, czyli jakby tak dzielić, to mają po 400. Dobra. A tu ma dwa razy większe niż B3. To mogłoby być mniej więcej tak, że... Jak damy 800 i tu jest więcej, no to musi być około 600. Dobra, ja sobie to rozpiszę. Rozpiszę i wymyślimy. Dobra, no to tak, mam karteczkę i zrobimy sobie tak, na x-ach polecimy, czyli co tu będzie x-em? X-em będzie B3, B3 będzie x-em. B1 ma dwa razy większe natężenie niż B3, czyli 2 razy x to jest B1, a B2 to jest 128 plus x, nie? No i lecimy. Lecimy, czyli mamy tak. 2x, 3x plus 128 plus x to 4x. 4x to jest plus 128. I jest 1600 równa się, nie? Czyli 4x to jest 1600 minus 128. Dobra, robimy matematykę na żywo. I teraz tak. Czyli to sobie na kalku zrobimy. To mamy 1472. I teraz 1472 przez 4 to jest 368. Dobra, 368 ma B3. B3 ma 368, czyli trzeba dodać do tego 368 plus 128. 496. Kurde, jak nie będzie 496, nie? To się wypisuje. 496, chwila prawdy. 496, tyle powinno mieć ta B2. 496. Hopy, ja cię kręcę, ej. To jest taka satysfakcja. Ile minęło od matury? Zaraz policzę. Czemu ja muszę rozwiązywać jebany test z matmy, żeby otworzyć skrytkę? A co jeśli będę się spieszył? Nie umiem liczyć pamięci. Nie jestem pierdoloną Adam Lovelace. Przez to gówno przegapiłem kolację. Dziś mieliśmy pizzę. Ada Lovelace, świetne nawiązanie do nowych kart graficznych, które trzeba kupić, żeby zagrać w Alana. Świetne! No to dobra, ile minęło od matury? 13 lat tylko? Mało coś. 13 lat od matury, ale... Jeszcze ogarnią. Jeszcze ogarnią. Dobra, no to tak. Lecimy do Bright Falls. Powiem wam, że satysfakcja niebywała. Najlepsza skrytka. Alan Wake. My name comes up, your books come up, you come up. I've read them. There are echoes of my life in there that makes me feel like someone's been watching me. What happened to Alan Wake? The unanswered mystery. Never expected to find you alive. Ah, my head's killing me.
think you like using people, Wake. Taking their lives and twisting them into your stories. And when someone gets hurt, it's kick-ass material for the next one. Shit! Spilled my coffee. Take it you're not a fan then, Agent Casey. This is not your playground, and I'm not your fucking creation. It doesn't work that way. You can't make something out of nothing, even in the dark place where the rules hardly apply. It's very complicated to make fiction come true. I saw visions of what's happening. What will happen? Dreams. I tried to use them in my writing. I understand how dangerous it is now. Even with a paralyzing amount of planning. I think I stopped writing. I think I gave up. But there's a manuscript. Maybe I forgot not to write. The dark place makes you forget. I just want to fix this. Find a version of the story that fixes everything. Shut up! Get down! FBI! We want the writer! No one else needs to get hurt! Fuck off! Shit! Hey! What are you doing? Scratch! He's close! Stay down! Wait! I need a gun! No chance. FBI! Casey! Look out! It's coming! It's here! What? I had escaped the dark place. So had the dark presence. Scratch. He was here. In Bright Falls. I could feel him as a growing pressure in my head. Stronger by the minute. Why didn't he kill me with the rest? What did he want? My jesteśmy zgrzytem, czy to był zgrzyt? No dobra, chyba jesteś Malanem normalnym. Ale wyglądał przez chwilę na... takiego opętanego, nie? Czyli ten zgrzyt tu wszystkich porozwalał? Czy to my się... Wydaje mi się, że my się zmieniliśmy. Uwolniliśmy bestię. I pozabijaliśmy tu wszystkich. No bo tyle krwi akurat u nas. Patrzcie tego, jak poskładało. Kurde, jelonek. A mamy... nie mamy nic. Znajdź Casey'a. Ja cię kręcę, ale dymy. Przecież to jest niesłychane. Jak to ryje beret. Jak to ryje beret. Ale czy my mamy swój ekwipunek, czy co? Chociaż nie, bo my jesteśmy teraz w roli Sagi w sumie, nie? Bo Return. Mamy Return 4. Nie ma nawet latarki.
Czyli tutaj jest rzeczywistość sagi. Okej. A gun and flashlight. How nostalgic. Yupi-ki-yay. Dacie chociaż jakieś ammo? Dobra. Teraz wygląda jak ze starych czasów. Dziwna sprawa. That's Casey. He was still alive. Casey musi żyć. Kurde, chłopie. Patrzcie, jaki byczek. Serio mam brak ammo? Co ja mam robić? Chyba mu żadnych obrażeń nie zadajemy. Dobra, idziemy po jakieś ammo. These were the cultists the FBI were after. Were they letting themselves be taken? Or did the dark presence not discriminate? Dobra, musiałem trafić teraz. Ej, dropnij coś, chłopie. Nie dropnął. Tutaj też pisaliście, że można wychodzić chwilkę i później nadal strzelać sobie z tego miejsca. No, racja, ale nie jest tak trudno, żeby to robić, nie? Kurde, dziwna sytuacja, wam powiem. Zgrzyt? Dobra, mam was gdzieś. Casey! Look out! It's him! Scratch! What? The pressure eased off. Scratch was further away. I could think again. Casey. Wydaje mi się, że my się zmienimy w tego zgrzyta. Casey! Kieran Estevez, Federal Bureau of Control. We'll take it from here. Out cold. Wait, this is my case. This is no longer an FBI investigation. The case has been transferred to us. Elmo Koskela, you're under arrest on this is bullshit. Noted. We're moving the evidence and paperwork from your field office to our base of operation at the sheriff's station. Any other pieces of evidence with you? Anything relevant? The clicker. I can't trust them with it. Nothing comes to mind. Okay. Then your work here is done. Hey. You did well. Wait. My partner, Agent Casey's MIA. We'll look for him. He's my partner, damn it. Agent? I should be... Go home. Careful, moving Wink. They think he's a para-utilitarian. No. Fuck this. I was so close to getting the clicker to Wake. I'm not done here. Not until I find Casey. Not until my family is safe from this horror story.
Tor and Odin were in the photo with the clicker. They might know how it works. I'm off the case, but I can still visit family. O, udaj się do domu opieki Valhalla w Bright Falls. Hello? Saga! It's Tor, your grandfather. About time you were coming to visit, kiddo. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing. Oh, fuck! Fuck you, you fucking hag! Fuck! Shit. Something is off at that nursing home. Z kim oni walczą? Dobra. Jakaś wiedźma. Może z jedynki ta wiedźma? Dom opieki Valhalla. Odin might know something about the clicker. With Wake out of reach, this is my best lead. Dobra, pięknie. A, czyli teraz... A, teraz jesteśmy tutaj. Sotor wiedzą o pstrykaczu. Sprofiluj kogoś. Co z Torem? No, tory były złe, no i... Podwozie też było złe. Sekta próbowała zabić Alana Wake'a. Yes. Dlaczego chcą zabić Wake'a? Żeby się obudził! Wake, wake! Ilmo, Ilmo. Jeszcze czegoś nie wiemy. Ale kurde, tam sprawę nam wzięli. Bo tamto biuro to jest kontrola? Czy... Dobrze myślę. Skrytki kultu. Tu jeszcze mamy jedną. Ona była jeszcze tu, nie? No to ładnie idzie. Ładnie idzie. Dobra. Zapisik małe, lecimy. Dobra, to tak, jeszcze maszynopis tu jest. O, Achti. Strona maszynopisu. To jest już piąty rozdział Old Gods. The Valhalla Nursing Home. Founded in 2014 for Odin and Tor Anderson of the Old Gods of Asgard fame. For their twilight years. Built after the return comeback tour. Flip-flop to be their farewell tour. Cut short. Cancelled. As their agent, Barry Wheeler had managed to coax a few hit songs out of them before that. Balance Lays the Demon, couple of others. The old men rocked like their namesakes. The backstage parties got out of hand. There was thick with smoke. Wheeler squinted. His migraine flared, booze and drugs. A rock and roll cliche. They ran off after every gig.
Wheeler had security track them down to the craziest after parties. No, to są oni, to są oni. Z tej kapeli, z musicalu. I nie tylko. Ale wiecie co? Przełącz postać tu jest. To długo graliśmy sagą. Wrócimy do Alana. O, wrócimy. Hello, Alan. Jak tam? Donuciki smaczne? Napij się kawki. I śmigamy. Czyli my teraz tu wychodzimy, nie? Kurde, ale powiem wam, że po tym koncercie nie wiem, co tu się będzie działo. A, wychodzimy na środek już. It was about me. This performance the dark place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. Okej, okay, znowu telefonik. A tu mamy to przełączanie. Kurczę, wam powiem, że jak pogramy kilka godzin. Okej. Okay. Mystery caller was back at it. I had to find out more. Jak pogramy kilka godzin jedną postacią, to później trzeba się odnaleźć na nowo. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. Kto to jest? The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. Oj, mamy tutaj Ocean, nie? Ocean Ave i Wheeler. To idziemy Ocean. Ale tu jest zupełnie inny świat. Casey. O, mamy też Cult. I tu jest Ocean View Hotel. Czy tu się wchodzi? Tu się wchodzi. Ale no, zupełnie inna rozgrywka. Trzeba się przestawić. Jasne. Spokojnie, Alan. Nie musisz tak wyważać. Albo musisz. Znajdź wejście do... What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. A jak do tyłu? Ciekawe, jeszcze raz przejdziemy pętlą. A jak nie, to inne wejście. I couldn't get through. Dobra. Spróbujemy innego wejścia. Chociaż to może nie być takie oczywiste. Albo po prostu światło, nie? Dobra, może światło dziabniemy i zmienimy światło, rzeczywistość. Myślę, że tak będzie ok. Pyk. Dobra. Kurde. Podążaj za neonami Mirror Peak? A, tutaj.
O, ja cię kręcę, serio? The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The Dark Presence was only a step behind me. Kurde, nie obserwuje mnie. My musimy właśnie napisać swoją historię wcześniej niż on, nie? Żeby on nie zmienił na swoją modłę. Mirror Peak Bar. Czyli zupełnie w inne miejsce idziemy. Czy my teraz tu wychodzimy, czy tu? Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.